Siemano, z tej strony Kosiarski. Dzisiaj sumony aniołka. Cześć aniołek. Hej. Aniołek, sumonuj, na czym będziesz sumonować? No te dwa banery prawdopodobnie. Zobaczymy. Z tego co Kosiorski mówił, to tutaj nie za bardzo, tak? Polecasz wydawać kamienie, ale spróbujemy. Zobaczymy w ogóle, co tu wypadnie. Bo tutaj jest trochę więcej alerek, tak? Są jakieś gwarantowane, czy nie? Może jeżeli chodzi o eleryki, to nie jest więcej, tylko jest więcej użytecznych postaci. To jest właśnie dobra sprawa. Na tym drugim jest więcej elerek takich pobocznych bardzo. I dla w sumie wszystkich, nie że początkujących, ale bardziej free-to-play graczy, w tym mnie, zalecałbym tylko summonować na coolerze. Choć no ja też zrobię, masz nowego Piccolo, który jest bardzo fajny. Tam śmignął gdzieś wcześniej. On jest użyteczny, będzie dobry, także dobry, już pierwszy początek jest dobry. No i cóż, no ja generalnie wolę ten baner, choć wiadomo, każdy chce mieć Goku, dlatego twórcy fajnie się postarali z po prostu napędzeniem, że tu jest fajniejszy baner według mnie, a tam jest fajniejsza postać. No i co, ludzie tu summonują i tu, a twórcy liczą pieniążki. Czego no się ja cieszę, bo gra dłużej potrwa. I ja się bardzo cieszę, bo trafiłem zarówno jedno, jak i drugie. Zobaczymy, co aniołek trafi. Gule Cooler to jest postać z filmu, którego nie kojarzę nawet, czy ja oglądałem, albo jak oglądałem, to było bardzo dawno. I aż tak ja nie czuję tego klimatu. Tej postaci, ale fajnie ją zrobili. Może tyle zrobić dodatkowych ataków, super ataków, że to jest coś wspaniałego. Dobra, to co? Trzeci multi, co czwarty jest darmowy. Ale warto też oszczędzać mimo wszystko kamienie na później, tak? No tak, bo no nie wiadomo, czym już nas zaskoczą twórcy. No nie naprawdę part 2, part 3 wydaje mi się, że dadzą jakiś summon, bo tak przeważnie jest. Co prawda raczej w part 1 są takie najważniejsze, ale mogą zaskoczyć. No 4 SSR-ki w jednym summonie, spoko wynik. Co prawda niekoniecznie użyteczna żadna z nich. Może ten jeden, ta armia. Cooler, czy jak on tam, nie Cooler, już nawet nie pamiętam. Fioletowy po środku, co był na dole. Nie pamiętam nazwy. O, Bye Guys. Bye Guys, ciekawe co wypadnie. Co, aniołek, grałaś coś ostatnio, nie grałaś? Trochę grałam, no bo wróciłam teraz na rocznicę. Aktualną celebrację. Dokładnie. Dosyć szybko. I od tego czasu właśnie tam Kosiarski mówił, że te 30 kamieni jest do zgarnięcia, więc warto właśnie co tydzień tą nagrodę odbierać. I to nic nie trzeba. A nie, jedną, jak to się mówi... No jedno przejście tygodniowo. Dokładnie. I odbieramy misję, także... No, bardzo łatwo. Tak, w Grove jeden na samej górze, evencik. Także fajnie i łatwo można zdobyć, przyda się. No i oprócz tego, wiadomo, zbiera się kamienie w tych pobocznych rzeczach i rozwija jakieś tam poboczne postacie, które można zdobyć z gry. No. Ty pewnie, nawet większość raczej to umknie, bo przeważnie Extreme Z Battle są do 30 poziomu, dają medale i Dragonstone'y. To jest teraz jeden, który jest na początku bardzo łatwy i co 5 poziomów daje jeden Dragonstone i jest poziomów 999. O matko. To oznacza, że trochę kamieni tam jest i na końcu też jest jakiś bonus, chyba 77 albo jakaś taka liczba kamieni, także jest dużo można, ale jednak 999 poziomów, nawet jakby to było bardzo łatwe, to jednak trochę klikania jest. Ale to jest to bez staminy, tak? Tak, także w wolnej chwili w dokanie naprawdę można robić wszystko teraz. Ale trudne są te poziomy? Ty już przeszedłeś, czy nie? Nie, ja jestem setny i one są na początku banalnie proste, tylko kwestia czasu. O. Kwestia czasu.
Libria. Akurat teraz jestem na etapie oglądania tej walki. No, po prostu turnament wszechświatów. Turnament of Power. Dokładnie. Także fajnie. Które te postacie były, co oglądałaś, tak? Tak, tak. No to jest też fajne, no, znaczy bardzo fajne było, jak było anime równo z Dokkanem, znaczy mniej więcej równo, no bo to wiadomo, tylko jakieś główne postacie dali na takie większe aktualności, a później było reszta tych dobrych. O, to jest fajna postać. Mi się on bardzo podoba, naprawdę, do wielu drużyn. No nie jest podstawą drużyny, ale jest super. Generalnie nie marzę dużo szczęścia, powiedział. I czwarty darmowy. No i nie wiem, ja naprawdę bym na twoim miejscu raczej po prostu odpuścił summonowanie, poczekał na inny baner. O, tu może coś być dobrego. Zobaczymy. Bo te banery są naprawdę fajne, ale mnie coś od nich hamuje. To nie jest tak, że tak jak na rocznicowych, mając te LR-ki z rocznicy, masz drużynę najlepszą, jaką może być w grze. A mając te nowe, nie utworzysz najlepszej raczej od tamtych. I też nie będzie się ich z nich korzystało tak często, tak? Tych postaci, które by ewentualnie wyskoczyły? No, akurat z tego, co teraz ci wyleciała główna postać, to myślę, że jak już zdobyłaś, to raczej skorzystasz. Oh my god! Tak na pocieszenie na koniec, żeby nie było. Nice. O, jeszcze coś. Nie dość, że cztery SSR-ki, to w tym dwie główne polecane. Nice. Miło, dobrze. No i będziesz mogła fajnie rozwinąć mu hidden potencjał. To jest w ogóle postać. W ogóle dużo osób teraz idzie w Additional, ponieważ to jest bezpieczniejsze pod względem Extreme Z Awaken. Częściej teraz postacie coś robią na superataku, zwiększają sobie defensywę i to jest lepsze. Ja zawsze byłem fanem Critical, bo przebija się przez defensywę, daje ogólnie większe obrażenia. Masz gwarantowaną LR-kę, nie wiadomo jaką. Chyba nie wiadomo. No i akurat na coolerze na pewno Critical będzie fajniejszy. To jest LR-ka. Ja go nie mam, ale jego czasy... No nie jest to na ten moment gdziekolwiek używane. To jest właśnie... No, lipa tego baneru, możesz trafić duży LR-ek, ale musisz czekać, aż dostaną Extreme Z Awaken, aż będą dużo lepsze. Aczkolwiek ten Goku jeszcze gdzieś tam go możesz użyć. To jest też tak różnorodny jest teraz Dokkan. Jest tyle fajnych eventów, gdzie jednak lepiej użyć jakiejś innej karty, trzeba użyć jakiejś kategorii innej, niecodziennej, że no ta zabawa jest trochę fajniejsza, jak się ma wszystko porozwijane. A co tu dostajemy na koniec? Też jakieś tikety? Czy co to jest za waluta? O, tamten. A ty już go masz. To też jest fajna postać. Coiny bodajże były, tak? No tak. To tutaj akurat są inne coiny niż zwykle, co jest trochę minusem, bo zbierasz je od zera. No. Każdy summon za Dragonstone ma te coiny, tylko zależy jaki ma inne. No i za to możesz kupić postać, jaką tam akurat będzie do kupienia. No i tutaj jest nowy typ. Trunks Smite to przeważnie coś dobrego oznaczało. No tutaj myślę, że damy te 150, tak? Jest jedno kółko? Tak. Mówisz, że nie aż tak warto. No zobaczymy w sumie. No to jest taka właśnie kwestia dyskusyjna. No ktoś, kto wylosuje Goku, no to wiadomo, będzie zadowolony. Nie wiem, Trunksa z Gohanem. Też fajnie warto, no ale no to jest losowość taka, no, on akurat dużo nie zmieni, ale on jest potencjalnie dobry i no przyszłościowo może być jeszcze lepszy, jak dostanie jakiś Eza, co i masz darmowy. No. To jest też taki napędzający się baner, bo dobra, widzisz tyle LR-ek i no właśnie, tak jak ktoś mógł obejrzeć mój sumę, ja miałem dużo LR-ek. Też niekoniecznie one mi potrzebne są, ale... Dużo kamień poszło. To, no, no, jeszcze i tak miałem szczęście, że nie aż tak. No. Aczkolwiek, no... No teoretycznie też zbieram te 600 kamieni po to, żeby tutaj wydać, więc zobaczymy. Jak nie wypadnie teraz, to może.
No nie. Masz tylko jedno. Jedziemy, czy nie? Jak? Ja bym tego nie robił. Ja bym tego naprawdę nie robił. To jest naprawdę... Nie. To... Oczywiście możesz dozbierać sumony na kolejny, więc możesz i teraz robić. I wtedy będzie jeden baner, czy jak na razie nie wiadomo? Nie wiadomo, co będzie w ogóle. Czy będzie jakiś baner, czy nie będzie w drugiej, trzeciej części, czy będzie wartościowy. No idea. Ten jest póki co, powiedzmy, taki unikalny, ale nie unikalny. Chcieli coś zrobić, coś mega nowego, ale zrobili tak jakby coś nowego ze wszystkiego starego. Jakkolwiek to można zrozumieć. Jakby, no nie wiem, nowe coiny, nowy typ postaci, który nic nie zmienia. No, nie wiem, o co tu chodzi, ale... I ta postać jest... i tak nie jest aż tak dobra, tak? Mimo wszystko. Jest bardzo dobra. No. Ale no jak ktoś zobaczy jej obrażenia, to na pozór nie będą tak fajne jak na przykład tym... No rób sumę. Jak ją trafisz, to będziesz zadowolony. Dobrze. To jest... zależy na jaki event. On ma revive'a, który może dużo zmienić. To znaczy, że giniesz, ale grasz dalej. Mhm. To jest to... Na takich mega ciężkich eventach może ci dużo dać, bo to jest darmowa tura, tak naprawdę. Ma bardzo dobre zdolności do obrony i atak, po coś tam ma ataku, nie ma najwięcej z możliwych dużo Goku. Tak, 3D są. Kaba. Powiem tak, ja bym wolał LR-kę rocznicową niż tego, aczkolwiek ci, co już go mają, na pewno zobaczą, że to jest w pewnych momentach nieoceniona użytecznie postać. Ale no właśnie. Pod względem obrażeń na pewno są lepsze. Pod względem taktyki i defensywy też są lepsze, ale jest naprawdę w topce. Nie no, ale właśnie tak jak powiedziałeś, że przedłuża to życie, no to super. No właśnie, to są te LR-ki nawet. To... Ja naprawdę nie lubię tych legendarnych summonów, bo dobra, ktoś trafi LR-kę, a ja nie... Nie jest ci ona potrzebna. Ale... To jest Int God Goku, on się po transformacji... jest takim hybryd Saiyan i normalnym Saiyanów liderem. Ale raczej nie aż tak potrzebnym gdziekolwiek. O, nie, myślałem. Ale generalnie dobrze, że trafiłaś w tamtym poprzednim sumonie te dwie postacie, także... Bo tak to nie była lipa. 150. Kolejne. No i dobra. I te LR-ki to też nie jest tak, że ojejku, nie użyjesz ich teraz, to jest lipa. Gdzie się użyjesz, one dostaną prędzej czy później jeszcze kolejne ulepszenie. Zresztą nawet samo to do kolekcji, tu będziesz miała dobry sumon, także może i tym razem na koniec coś, co się przyda. Na pewno jakaś LR-ka będzie. Teraz pytanie, jaka? O, tej LR-ki nie mam. Kolej. Zaraz będziemy musisz pokazać, co ona robi, bo nawet nie kojarzę. Na pewno no, jest ta z jednych nowszych, ale co oni tam potrafią, to już nie pamiętam. No, leader skill to aż tak bym nie szalał. Tu jest w miarę ok, ale ważniejsze jest 130 atak def, średnia szansa na unik. To jest już samo to jest dobre. Dodatkowy atak na super ataku. Myślę, że to jest fajna postać. No niestety nie udało się zdobyć. Może nie główna, ale gdzieś tam no mało kategorii, to mało cię tego użyjesz naprawdę. O, ale tam, gdzie na przykład do planek na Meksaga użyjesz Dragon Ball Seekers, to będzie robił robotę. Mi się wydaje, że z chęcią. Czekam na twoją relację, czy gdzieś właśnie, czy, no jak się ona sprawuje, bo aż tak nie kojarzę. Dobra, tak czy tak, dziękuję ci za przedstawienie twoich summonów.
Dzięki, dzięki i życzę powodzenia. Dawajcie znać, jak tam wam idzie i czy też akurat nie trafiliście po co tu przyszliście. Ty trafiłaś ładnie, mi się wydaje. Podsumowując, no LR-ki są kamieni, to jest dużo, ale to nie wyszłaś z niczym, także gratuluję. Dzięki i powodzenia. No, na razie, hej. Pa.